Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Widzę, że dołączacie Państwo do naszego pokoju na Zoomie. Wiem, że też łączymy się ze streamingiem na Facebooku, więc poczekamy dosłownie kilkanaście sekund na to, by wszyscy zdążyli się usadowić w tym online-owym pokoju. I zaczniemy nasze dzisiejsze webinarium. Witam raz jeszcze Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Ewelina Gorczyca i dziś będę miała przyjemność współprowadzić dzisiejsze webinarium o tym, jak odpowiedzieć na wyzwania tego roku szkolnego przy wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy największą w Polsce organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. Bacznie edukacji się przyglądamy. Ona leży w centrum naszej uwagi, zainteresowania, ale też troski. Obserwujemy to, z czym ona się mierzy w ostatnich czasach. W naszych szeregach skupiamy bardzo różnych specjalistów z bardzo różnych dziedzin, ale też z różnych poziomów. Współpracujemy głównie z nauczycielami i nauczycielkami. Wierzymy, że to oni są bardzo blisko tego, co jest realnym wyzwaniem w szkole. Dlatego dzisiaj jest ze mną Adrian i Agnieszka. Oczywiście moi goście zaraz się przedstawią, ale Centrum Edukacji Obywatelskiej skupia też badaczy, naukowców, akademików. Stąd obecność dzisiaj profesora Jacka Pyżalskiego. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do naszej rozmowy. Proponuję, byśmy się na początku, ja się już przedstawiłam, ale byście się przedstawili naszym słuchaczom i osobom, które nas oglądają, choć pewnie w przypadku profesora niewiele trzeba mówić. W jakiej kolejności? To ja bardzo krótko. Dobry wieczór, jestem Jacek Pyżalski, ze względu zostałem wywołany. Trochę tych kapeluszy na głowie mam, no ale może powiem tak, że od 20 lat bardzo intensywnie badam różne ważne rzeczy dla edukacji, najnowsze też i pewnie o nich dzisiaj troszeczkę powiemy. I tak jestem też bardzo tym zainteresowanym, żeby coś z tych diagnoz wynikało dla takiej codziennej praktyki pedagogicznej. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, ja mam na imię Agnieszka Libiszewska-Potera i uczę geografii w Szkole Podstawowej w Łodzi od prawie już ćwierć wieku. Mam kontakt z młodzieżą, także też służę tutaj doświadczeniem małym. Wcale nie takim małym. A ja nazywam się Adrian Sielicki, jestem nauczycielem historii w Szkole Podstawowej w Legnicy. I od 2012 roku w naszym mieście organizowałem też różnego rodzaju projekty pod taką nazwą Młodzież Tworzy Musical, więc z młodzieżą współpracuję tak dość mocno właśnie od tamtego czasu, a od 2 lat, teraz trzeci rok mi dopiero idzie pracy w szkole. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że wśród osób, które nas oglądają i słuchają, są również osoby jakkolwiek związane z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jeśli tak, to zachęcam Państwa do tego, by się ujawnić na czacie, niezależnie od tego, czy jesteście Państwo na Zoomie, czy na Facebooku, i napisać, w jakim programie braliście bądź bierzecie udział. A jeśli wśród osób, które nas oglądają, słuchają, są osoby, które nas dopiero poznają, to tym bardziej nam miło. Zapowiedziałam, że będziemy rozmawiać o wyzwaniach tego roku szkolnego i może zacznijmy od takiego pierwszego pytania, w ogóle o nastroje, o tym, z czym zaczynają ten nowy rok szkolny nauczyciele. Mamy 20 września, to prawie 3 tygodnie, pierwsze 3 tygodnie roku szkolnego. Jakie nastroje Wam towarzyszą? To może tak badawczo, bardzo krótko, bo myślę, że to będzie dobry punkt wyjścia do tego, żebyśmy potem sobie dalej już porozmawiali bardziej praktycznie, życiowo. Więc myśmy badali bardzo intensywnie. W ogóle jak ktoś mnie pyta, jaka jest kondycja szkoły w Polsce, czy jaka jest kondycja edukacji w Polsce i nie precyzuje, o co pyta,
to moja myśl idzie w kierunku kondycji nauczycieli od razu. Jest wiele badań potwierdzających, że właściwie takie zdrowie psychiczne, dobrostan nauczycieli się przekłada na to, co wynika z edukacji. I właściwie nie ma systemu na świecie, który podziwiamy i mówimy, że to jest dobry system edukacji, w której nie ma takiej dbałości o nauczyciela. W Polsce mamy trochę inną tradycję i niektórzy ten temat pomijają, czyli mówią, że się interesujemy uczniami, niejako przeskakując nad tym, jak się czują nauczyciele, jakie jest ich samopoczucie, jakie mają poczucie wsparcia ze strony systemu, ze strony też wszystkiego, co ich otacza w takiej mikrospołeczności szkolnej. Więc bardzo krótko, bo też nie będę tu zabierał czasu, bo mamy ciekawe grono rozmówców, ale pierwsza rzecz to jest taka, że właściwie pytanie jest, czy kryzys nie stał się normą. I my prowadziliśmy bardzo intensywne badania na temat zdrowia psychicznego wszystkich zaangażowanych w edukację, w tym nauczycieli. Choć znowu, większość badań to były badania na temat uczniów i jak się czują uczniowie. Z doktorem Poleszakiem tutaj zrobiliśmy takie przeszukanie polskiej literatury, to właściwie znaleźliśmy tylko 11 takich badań, gdzie badano zdrowie nauczycieli i dobrostan, a kilkadziesiąt badań na temat uczniów. Więc można powiedzieć, że no to już nawet to pokazuje, czym się bardziej interesujemy, czyli że nie rozumiemy tego tak do końca, że dobrostan uczniów zależy od dobrostanu nauczycieli, tak jak naczynia połączone, no ale krótko. Rzeczywiście po pierwsze warto było badać dobrostan nauczycieli, bo się okazało, że on był też bardzo mocno nadwyrężony czasem tej kryzysowej edukacji zdalnej. Jak porównywaliśmy, badając z Grzegorzem Ptaszkiem w 34 dokładnie, badaliśmy uczniów, rodziców i nauczycieli, to właściwie te najgorsze wyniki, czyli najwięcej było osób, które mówią, że im się pogorszył stan zdrowia fizycznego i psychicznego, był wśród nauczycieli. Jak porównać odpowiedzi nauczycieli z uczniami i z rodzicami. Czyli to już pierwszy powód, że to się działo. Też wiele problemów związanych z pogorszeniem jakości relacji, który się bardzo mocno przekładał na stan zdrowia psychicznego i takich problemów też związanych z takim używaniem technologii w sposób szkodliwy, z takim tak zwanym problematycznym używaniem internetu, to także w grupie nauczycieli były bardzo wysokie wskaźniki, to nie tylko uczniów. No i zaraz potem z deszczu pod rynnę wpadliśmy w świeżą sytuację, którą zarówno zdiagnozowało Centrum Edukacji Obywatelskiej, w tym samym czasie zdiagnozowała ją Fundacja Szkoła z Klasą. Jedno badanie to było badanie, centrum to było badanie jakościowe, gdzie wywiady były prowadzone na temat dzieci z Ukrainy i w ogóle tej takiej znowu migracji wojennej, tej takiej kryzysowej migracji. A drugie badanie, no to było badanie Fundacji Szkoła z Klasą, to było badanie ilościowe. Ja w jednym uczestniczyłem, drugie bardzo dokładnie przeczytałem i muszę Państwu powiedzieć, że kiedy w tych badaniach poszukamy tego, co obciąża nauczycieli, no to tak kilka wyników tylko powiem. Pierwszy to taki, że były szkoły w Polsce, o czym tak się głośno nie mówi, w których na przykład w ciągu kilku miesięcy przybyło 30% uczniów, to jest 6% szkół. Czyli na przykład w niektórych miejscach to było aż tyle i to byli ci uczniowie w bardzo specyficznym stanie psychicznym, trudni w komunikacji, no bo też nauczyciele w większości nie mówią po ukraińsku, jak mówi, to 1/3 mówi po rosyjsku, to z tych naszych badań ilościowych wynika. Więc był strasznie duży problem z komunikacją, ale też problem w ogóle z adaptacją tych dzieci i z poradzeniem sobie z wieloma sprawami wychowawczymi. Ja tu sobie otworzyłem na drugim komputerze takie wyniki, co obciążało głównie nauczycieli teraz na bieżąco z tego ilościowego badania. No to rzeczywiście na pierwszym miejscu są problemy z takim jakimś ocenianiem i klasyfikowaniem, jak do tego podejść dzieci tych z Ukrainy. Problemy takie związane z fluktuacją tych dzieci, tak, że one przybywają, odchodzą, nawet często rozmawiałem z dyrektorami, to nie mówią w ogóle, że znikają, tak, czyli się pojawiają, wyjeżdżają, przyjeżdżają i właściwie nie wiadomo, ile będą i zarówno te dzieci wiedzą, że nie wiadomo, ile będą, jak i często my tego nie wiemy, ale także takie trudności związane z takimi sprawami bardziej wychowawczymi związanymi ze zdrowiem psychicznym, tak? Związanymi z silnymi emocjami tych dzieci, z relacjami z polskimi rówieśnikami. A więc chcę powiedzieć bardzo mocno, że jeżeli mówimy o tych nastrojach tego najważniejszego ogniwa w edukacji, czyli nauczycieli, to ja bym powiedział, że jesteśmy w kryzysie, zresztą tak naprawdę, no jak weźmiemy pod uwagę te czynniki strukturalne, czyli niskie wynagrodzenia polskich nauczycieli względem, jakby kiedy porównujemy z krajami Unii Europejskiej w zestawieniu na przykład z średnią pensją, tak, i tak dalej, no to można by powiedzieć, że tu mamy do czynienia z autentycznym kryzysem, tak bym powiedział i to jest duże wyzwanie dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję, panie profesorze. Adrianie, Agnieszko, ja jestem ciekawa waszej perspektywy
i zapytam trochę o Waszą taką osobistą perspektywę, z czym Wy zaczynacie, z jakimi nastrojami Wy zaczynacie ten rok szkolny, ale też co słychać w pokojach, w Waszych pokojach nauczycielskich, o czym się mówi? Może ja zacznę tym razem, Agnieszko, pozwolisz? To powiem tak. Żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, no to trzeba sięgnąć do tego, co się działo przed wakacjami, czyli właśnie do tego momentu, kiedy zaczęliśmy przyjmować nowych uczniów. Tak jak powiedział profesor, no była to sytuacja naprawdę dla szkół bardzo trudna i też dla nas jako dla nauczycieli. Myślę w sposób szczególny tutaj o wychowawcach klas, do których te dzieci dołączały, dlatego że no my stanęliśmy przed koniecznością bardzo szybkiego, znaczy jakby konieczność szybkiej integracji zespołu klasowego z nowymi osobami, tak, żeby te osoby nie czuły się w żaden sposób wykluczone, pominięte czy jakkolwiek inaczej. I pytałaś, Ewelino, o moją perspektywę, tak, więc moja perspektywa rozpoczęcia tego roku szkolnego była taka, że ja muszę się przygotować do tego, żeby móc w jak najlepszy sposób pomóc uczniom z Ukrainy, poradzić sobie w nowej rzeczywistości. Też miałem świadomość, że spotkam zupełnie nowych uczniów i najprawdopodobniej nie spotkam tych, których już poznałem przez te miesiące, kiedy przybywali do naszej szkoły. Więc no, ja już tak naprawdę od sierpnia bardzo intensywnie myślałem o tym, co powinienem robić. Także moja praca jako nauczyciela nie zaczęła się wcale od 1 września, tylko mniej więcej od 1 sierpnia, gdzie szukałem jakichkolwiek rozwiązań, które by no, ułatwiły mi to wejście w ten nowy rok szkolny. Więc chociażby nauka ukraińskiego, no, bez tego by się nie obyło. Uznałem, że to jest taki dobry moment, żeby zacząć, więc gdzieś tam do tego sięgnąłem. Natomiast już kiedy rozpoczął się rok szkolny, muszę przyznać, że jeżeli chodzi, znowu moja perspektywa, tylko i wyłącznie mówię o tym bardzo subiektywnie, okazało się, że być może dzięki przygotowaniu, nie wiem tego jeszcze, ale że ten początek roku szkolnego nie był wcale taki trudny. I tak naprawdę spotkałem się z ogromną radością uczniów, z tego, że w ogóle wrócili, że to mnie tak aż bardzo ucieszyło, bo oni wrócili tacy radośni z tego, że mogą się spotkać. No, pamiętam nawet, jak jeden z uczniów powiedział do mnie, proszę pana, bo najgorsze to będzie to, jak pójdziemy na zdalne, bo ja już mam dość tych zdalnych, ja bym wolał być w szkole. Ja mówię, ja też mam dość zdalnych i ja też wolę być w szkole. Najwyżej będziemy w dwójkę przychodzić do szkoły i będziesz miał indywidualne lekcje z historii. Więc gdzieś tam nawet to obracaliśmy w żart. Natomiast faktycznie te nastroje wśród uczniów okazały się być, przynajmniej ja to tak odbieram, bardziej pozytywne niż negatywne. Oni byli tacy bardzo zapaleni do pracy. Jeszcze tak do końca nie wiem dlaczego i nie wiem, jak długo jeszcze to potrwa, bo oni są naprawdę na takim, wiecie, na takim wysokim poziomie jakby zaangażowania w tej chwili u nas w szkole. Ja to tak obserwuję. Mają naprawdę ogrom energii w sobie i próbują to gdzieś ukierunkować. Mieliśmy wybory do samorządu uczniowskiego, więc już się tutaj działo. No, dużo takich rzeczy bardzo pozytywnych mnie zaskoczyło na początku tego roku. Natomiast jeżeli chodzi o pokój nauczycielski, to bym powiedział, że powiedziałbym tak, bywa różnie. Myślę, że nawet ja sam czasami mam różne dni i nieraz mi się chce bardziej, nieraz troszeczkę mniej, wiadomo, bo zmęczenie czy jakieś inne rzeczy. Natomiast nie powiedziałbym, że to są bardzo negatywne emocje i nastawienie. Na razie jakoś ja tego jeszcze nie widzę tak bardzo wyraźnie, żeby móc powiedzieć, tak, w szkole są złe nastroje. Raczej bym powiedział, że one są bardzo takie, pod względem nauczycieli, one są bardzo umiarkowane póki co. One jeszcze nie są w żadną stronę przechylone, nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, ale myślę, że każdy się domyśla, o co mi chodzi. One są jeszcze takie jeszcze wyśrodkowane na tym początku roku szkolnego. Tyle ode mnie. U mnie troszeczkę inaczej to wyglądało, dlatego że zostałam rzucona, tak powiem, na głęboką wodę w ostatnim dniu, kiedy się dowiedziałam, że dostanę wychowawstwo, a godzinę przed rozpoczęciem roku szkolnego, że mam nowe dziecko z Ukrainy, które nic nie rozumie w języku polskim. I tak naprawdę to no, nie miałam czasu za bardzo nad tym myśleć i przygotowywać się, no, po prostu się zaczęło.
Dzieci rzeczywiście bardzo zadowolone z tego, że mogą uczestniczyć w takim normalnym, stacjonarnym dniu w szkole. No, z nauczycielami wiadomo, bywa różnie. Większość nie jest jakoś szczególnie zadowolona z tej sytuacji, która jest obecnie, tak politycznie, no bo to wiadomo, że to się przekłada na naszą pracę. No i cóż, no teraz w ogóle, to teraz się zaczął taki też trudny czas, bo bardzo dużo dzieci choruje, bardzo dużo nauczycieli również choruje i te nastroje tak trochę spadają przez to, bo no jest jeszcze więcej pracy, tak wiadomo, jak połowy zespołu nie ma, no to jest jeszcze więcej pracy. Tutaj pani Lidka Grad napisała, że polscy uczniowie są pominięci, mogą się czuć pominięci i to jest fakt, bo praktycznie wszystkie siły są rzucone na te dzieci ukraińskie, a te dzieci polskie no to no są, po prostu tak są i myślę, że tutaj warto by było jednak rzeczywiście z nimi trochę więcej, no nie wiem, też dyskutować, zwłaszcza w klasach, w których jest, nie wiem, siódemka dzieci ukraińskich, tak? No to te nasze dzieci tak zaczynają się rzeczywiście czuć pomijane i to widać. Także no tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Gdyby miałkolwiek uporządkować tak wiele wątków, które pojawiły się w waszych wypowiedziach, to mam trzy komentarze z czatu, które pokażą tak naprawdę trzy największe wyzwania chyba, jakie stoją przed nami nauczycielami w tym roku szkolnym. Pierwszy jest taki, kiepskie, ma być zimno, może online, może wirus i robienie ludzi w bambuko. Już nie mam zamiaru udawać czegokolwiek. Spójrzcie, jak w tym komentarzu wybrzmiewa zarówno ten wątek polityczny, zarówno ten wątek troski o zdrowie podniesiony przez was, ale też takiej utraty motywacji i trochę już nadziei. Drugi jest podobny. Nauczyciel znowu ma stanąć na wysokości zadania i kolejny raz dostosowywać się do każdej sytuacji. To jest to, o czym mówił pan profesor, o takiej permanentnej zmianie, byciu w zmianie, ale też o tym, że kryzys zaczyna być normą. To tak niemalże cytat z wypowiedzi pana profesora. I końcówka tego cytatu, wiem, że entuzjastów jest już coraz mniej. I oczywiście ten, Agnieszko, ten cytat, który ty przywołałaś, może warto pomyśleć, jak czują się polscy uczniowie wrzuceni w typ wspierania uczniów z Ukrainy. Zauważyłam, że niektórzy czują się pominięci i właściwie o każdym z tych wątków dzisiaj będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o wątku dzieci z doświadczeniem uchodźstwa w polskich szkołach, będziemy rozmawiać, nie wiem czy o polityce, ale na pewno o kondycji zarówno nauczycieli, jak i uczniów. I tak zadam wam, Adrianie i Agnieszko, trudne pytanie, bo te głosy nie napawają optymizmem. W was widzę jakąś iskierkę optymizmu i na pewno są z nami takie osoby, które mają jakiś wyższy poziom entuzjazmu, ale jest mi bardzo blisko do nauczycieli. W Centrum Edukacji Obywatelskiej ich bardzo uważnie słuchamy i te nastroje, no jak widzicie, nie są wybitnie pozytywne. I tak się zastanawiam, co tutaj robią programy CEO. Wiecie, kryzys, permanentna zmiana, mnóstwo trudności, mnóstwo wyzwań z bardzo różnych porządków. Jak wy do tego podchodzicie? Jesteście zaangażowani w te programy, mimo tego, że doświadczacie bardzo podobnych trudności, o których tutaj pisali uczestnicy naszego webinarium. Agnieszko, chcesz zacząć? Agnieszka na razie pokazuje, że jeszcze chwila. To może ja, Ewelino, odpowiem na twoje pytanie w taki sposób. Ja na program CEO trafiłem w tamtym roku szkolnym. To było program Wychowanie to Podstawa. Ja zaczynałem ten program dlatego, bo zostałem wychowawcą. I wiecie, to było jedno wielkie przerażenie we mnie, bo po roku pracy w szkole jestem wychowawcą, dostaję czwartą klasę. No jeszcze jakbym dostał jakąś starszą, no to może byłoby prościej, ale to czwarta klasa, małe dzieci. Ja byłem przerażony, naprawdę. Taka rzecz, którą pamiętam z tamtego okresu, to jak chodziłem od nauczyciela do nauczyciela, pytałem, słuchaj, co ja powinienem robić? Daj mi jakieś podpowiedzi, daj mi jakieś wskazówki, a słyszałem tylko, poradzisz sobie, spokojnie, a to tak lepiej być rzuconym na głęboką wodę. No i ja po prostu właśnie wtedy zacząłem szukać czegoś,
co by dało mi jakieś wsparcie, jakieś narzędzia. I tak trafiłem właśnie na w ogóle CEO i na ten kurs Wychowanie to podstawa. I muszę przyznać, że dla mnie ten kurs to było, słuchajcie, to było tak niesamowite doświadczenie. Ja bym mógł teraz, wiecie, powiedzieć całą masę pozytywnych rzeczy, ale skupię się tylko na jednej, na razie przynajmniej. To, że czułem się zaopiekowany. Miałem swojego mentora, który reagował na to, co ja pisałem podczas kursu, z którym mogliśmy się spotkać. Były to też różnego rodzaju spotkania online, nie tylko z mentorem, ale też z innymi gośćmi. I naprawdę ja z tego miesiąca na miesiąc, kiedy w tym programie uczestniczyłem, kiedy robiłem kolejne moduły, ja się czułem coraz lepiej, coraz bezpieczniej, bo wiedziałem, że nie jestem sam, że jest ktoś, u kogo mogę znaleźć to wsparcie. Dla mnie to było bardzo ważne. I przez ten kryzys nawet, bo akurat jak ja skończyłem Wychowanie to podstawa, zaczęła się wojna, czyli de facto jakby ja czułem się przygotowany do tego, żeby spotkać się z nową sytuacją, która przede mną, tylko właśnie dlatego, że miałem za sobą ten kurs Wychowanie to podstawa i może na razie nie będę więcej mówił, bo wiecie, przegadam za dużo. Ale jeżeli będą pytania, to chętnie coś jeszcze powiem. Znaczy ja w zeszłym roku zaczęłam i w sumie skończyłam, bo trwał rok, taki program, projekt Razem o migracjach. I jeszcze wtedy no, nie wiedzieliśmy przecież, że będzie taka trudna sytuacja migracyjna. Chociaż no już były te trudne z kolei sytuacje na granicy polsko-białoruskiej. I ja ogólnie staram się nie narzekać. To kwestia tego, co Ewelino mówiłaś, tak, że no te nastroje są takie bardzo obniżone. Ale ponieważ no ja akurat mam taką naturę, że staram się szukać raczej rozwiązań, łatwo nie jest, ale ja jestem raczej taką osobą, która jak gdyby kierunkuje swoje nawet niezadowolenie w działanie. Staram się to przekuć po prostu w coś no, takiego jak właśnie jakiś projekt, jakiś program. Angażuję się w coś, żeby no, coś więcej zrobić. Ale wracając do tego Razem o migracjach. Ja to robiłam... Tak? Przepraszam Cię, ja Cię zatrzymam tutaj na chwilkę, dlatego że o ten program zapytam Cię za chwilę, bo to co usłyszałam, to że z jednej strony dostarczają Wam programy, te w których braliście udział, bardzo konkretnych narzędzi, pomagają się odnaleźć w nowych rolach, ale też ktoś tutaj na czacie bardzo ładnie napisał i znowu posłużę się cytatem, bo lepiej tego nie ujmę. Programy pomagają się odbić od dna, tak myślę, coś innego od tego, co jest na co dzień. Bardzo mi się to wpisuje w to, co Ty, Agnieszko, mówiłaś. I ten początek naszej rozmowy taki skoncentrowany jest na nas, nauczycielach, a trochę chciałabym odwrócić naszą perspektywę i zapytać o uczniów. Trochę o nich mówiliśmy, ale wiecie, kiedy słucham nauczycieli i rozmawiam z nimi, to takim wyzwaniem, które cały czas się pojawia i to nie jest tylko w tym roku, to jest kwestia motywacji i tego, jak zmotywować uczniów do nauki albo jak zmotywować uczniów w ogóle do działania, do jakiegoś aktywizmu w szkole. I zastanawiam się, z czego wynika to, że to jest problem, trudność, wyzwanie, z którym nauczyciele tak naprawdę mierzą się co roku. To nim o tym, to jeszcze skomentuję, bo bardzo uważnie słuchałem tych wypowiedzi przed chwilą. Jako taki człowiek z wieży z kości słoniowej, naukowiec, mogę Państwu powiedzieć, że te dwa jednostkowe jakby te wypowiedzi, takie indywidualne bardzo, one się bardzo pokrywają w badaniach ilościowych prowadzonych od wielu lat, takich dotyczących kondycji nauczycieli. Przede wszystkim, pan Adrian wspomniał o tym wsparciu społecznym, to chcę powiedzieć, że nieważne w jakim kraju są prowadzone badania, nieważne gdzie, czyli bez względu na kulturę kraju i tak dalej, to wsparcie społeczne, czyli poczucie wsparcia społecznego na przykład na poziomie placówki jest najlepszym buforem przeciwko wypaleniu i stresowi zawodowemu, czyli to, że ktoś ma poczucie, że nie pracuje sam i że pracuje w jakimś zespole ludzi, którzy z
wspierają się, pomagają sobie, są jakoś tam wrażliwi na swoje potrzeby, na swoje emocje i tak dalej. I co ciekawe Państwu powiem, okazuje się, że wsparcie ze strony rodziny, czyli ludzi, którzy na przykład nie pracują w szkole, to tak nie działa. I jeszcze powiem ciekawą rzecz. Okazuje się, że nie tylko działa wsparcie, które my otrzymujemy, że ktoś nas wspiera, koledzy z pracy, ale okazuje się, że ludzie, którzy dają wsparcie, też się lepiej czują. Czyli dawanie też okazuje się dawać efekty. To po pierwsze i to się potwierdza w wielu badaniach. A po drugie, jak mówiliśmy o tym, co my widzimy w tej pracy. To jest taka koncepcja egzystencjalna wypalenia, która się koncentruje na sensie pracy. Czyli nie na tym, czy jest ciężko, czy są trudne przypadki uczniów, na przykład trudne środowisko i tak dalej, tylko czy my uważamy, że ta praca ma sens, że to jest po coś. I okazuje się, że rzeczywiście ludzie, którzy się wypalają, to w pewnym momencie dochodzą do takiego poczucia, że nie widzą sensu w tym, co robią. No oprócz takiego typowo zarobkowego, nie, że muszę utrzymać rodzinę i tak dalej, ale to się okazuje być za mało. I co ciekawe, jak ja od wielu lat sam jestem nauczycielem czynnym, tak, ale od wielu lat się i pracowałem w gimnazjum, tak, sporo lat i w ośrodku wychowawczym, tak, więc no nie jestem tylko akademikiem, ale generalnie chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, że kiedy się koncentrujemy nad tym, na tej kwestii właśnie sensu pracy, jak od wielu lat prowadzę różne warsztaty, spotkania z nauczycielami, tak się zada pytanie, co jest trudne w tej pracy, to nikt nie ma problemu, żeby od razu całą listę mieć i położyć taką kubkę rzeczy na stole. Ale jak się zada pytanie, a jest coś takiego w tej pracy, co takie jest sensowne, co inni nie mają, nie? Takie pozytywne, to się wszyscy zatrzymują, zawsze pada trochę dla żartu, trochę nie dla żartu, że wakacje, ferie i tak dalej, a potem jest trudno. Znaczy trudniej nam się do tego dokopać. Mamy dużą nierównowagę w tym myśleniu o tym zawodzie, o takich rzeczach trudnych i takich pozytywnych. To tylko drogą dygresji, ale wrócę do tej motywacji, bo zmieniamy temat. No to może powiem tak. Temat, który mnie pasjonuje od dawna, swoją drogą, jak sięgniemy do pism starożytnych, no to było zawsze to samo, nie? To pokolenie narzekające na leniwe, niezaangażowane pokolenie, no to pisali starożytni myśliciele i to nie jest tak, że w naszych czasach, prawda? Zresztą często ci sami nauczyciele czy tam rodzice, którzy kogoś ścigają, to jakby mieli taki wgląd, a my się często odcinamy w ogóle od tego naszego doświadczenia dziecięcego, nie? Swoją drogą uważam, że jest takie bardzo ciekawe pytanie, które sobie powinien zadać każdy nauczyciel, ale my tak nie pracujemy, psychologowie sobie zadają, terapeuci, że sięgają po własne doświadczenia, ale pomyślcie Państwo nad takim pytaniem, jak to, jakim byłem dzieckiem i nastolatkiem, wpływa na to, jakim jestem teraz nauczycielem. To nie jest wcale takie łatwe pytanie, a jest bardzo sensowne i warto je sobie zadać w ogóle i trochę przeanalizować. My często mamy tak odcięte te czasy, tak odrealnione, tak sobie wyobrażamy siebie, jacy byliśmy, albo wypieramy pewne rzeczy, tak? Często jesteśmy zbulwersowani, że robią coś uczniowie, co spokojnie robiliśmy wielokrotnie, ale gdzieś to piłą odcięliśmy, zakopaliśmy pod ziemią i tego w ogóle nie mamy dostępnego. Niesamowicie ludzie potrafią to zrobić, gdzie się odrealniają po prostu na temat swojego dzieciństwa i młodości i tak dalej. Natomiast wracając do tego pytania, dlaczego tak trudno jest zmotywować uczniów? Powodów jest wiele. Po części pandemia była takim czasem zimnego wiadra na głowę, bo można by powiedzieć, co ona pokazała. Ona po pierwsze pokazała, że nie ma cudów, jeśli chodzi o dydaktykę. To znaczy wiele osób miało takie magiczne spojrzenie, że czas kryzysowej edukacji zdalnej to będzie taki cudowny czas polskiej edukacji, ponieważ ona była głodna nowoczesności w postaci technologii. Ach, wejdzie technologia, uczniowie po prostu będą kochać naukę, bo oni kochają technologię, a w ogóle to nam się będzie łatwo uczyć, no bo robimy... I nagle cud się nie wydarzył i wiele osób w ogóle było zdziwionych, nie? Bo mówiło, co się tu dzieje, no przecież czekaliśmy, no nie, tacy byliśmy oporni włączyć tą technologię, unowocześnić tą edukację, a tu nas sytuacja zmusiła i nagle porażka, no nie? To znaczy, dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę w edukacji nie chodzi o technologię, tylko jak ta technologia jest wykorzystywana, tak? Czy jest tak wykorzystywana, że angażuje ucznia, czyli
Czy tak jest wykorzystywana, że uczeń jest gąbką, która ma odbierać, nie? No trochę było tak, że przenieśliśmy jak kalka, myśmy to też badali, akurat to jest w naszej książce takiej darmowej w rozdziale Grzegorza Ptaszka, którą w tych 34 szkołach, co mówiłem, że prowadziliśmy badania, no to na przykład bardzo wiele osób no, by to przeniosło, tak? A co więcej, czasami zgubiliśmy nawet pewne rzeczy, bo na przykład wiele osób, które na przykład prowadziły zajęcia takie, że uczniowie robili coś razem ze sobą, między sobą, na przykład pracowali w zespołach, to nagle wielu nauczycieli to zgubiło, bo przeskoczyło w sytuację, że tylko nauczyciel nadaje do ucznia, a uczeń do nauczyciela. Czyli nagle w tej pandemii w ogóle gdzieś to zniknęło w ogóle w tej zdalnej, czy w tej kryzysowej edukacji zdalnej. Więc po części to trochę z tego wynika, ja mówię oczywiście bardzo mocno generalizując, że powinniśmy trochę odświeżyć dydaktykę. Dydaktyka jest w ogóle zaniedbana, tak? I dobra, od razu powiem, na uniwersytecie też, tak? Nie tylko w szkole. Więc to jest jakby pierwszy powód, że tego nie stosujemy. I to są nawet najmniejsze rzeczy, tak? Związane gdzieś tam z prowadzeniem lekcji, ale też z różnymi innymi takimi sposobami. No mówię, tutaj mógłbym po wiele rzeczy sięgać, od najprostszych, tak? Na przykład to po takie coś, jak długo czekamy na odpowiedź, jak zadajemy pytanie. Nie? Są badania z lat 90. pokazujące, że na całym świecie wiele ludzi czeka 3 sekundy, a to nawet ktoś nie zdąży zrozumieć pytania. Nie? A jak już nie odpowie, to my odpowiadamy. To jest najprostszy przykład, że często o detale nie dbamy, bo często ktoś myśli, to jakbyśmy mieli odświeżyć tą dydaktykę, to co to znaczy? Czy mielibyśmy wszystko postawić do góry nogami? No właśnie, ja chciałbym powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, że to różnie, nie? Znaczy w sensie, że czasami małe rzeczy by grały tutaj rolę, a się o nich nie mówi, nie dyskutuje i tak dalej. To pierwsze, co bym powiedział. Drugie to w ogóle jakby odpowiedzenie sobie trochę bardziej fundamentalne na pytanie, no po co jest szkoła, nie? Są tacy ludzie, którzy dla mnie bardzo spłycają i mówią nieprawdę, którzy w ogóle mówią, że to szkoła jest niepotrzebna, bo wszystko jest w smartfonie, nie? Jeszcze często stosują taki idiotyczny skrót, powiem to wprost, myślowy, że mówią, tam jest cała wiedza, nie? Czyli jakby nie rozumieją, że wiedza jest trochę czymś innym niż informacja, nie? Że wiedza to jest coś, co dopiero tutaj, jak zbiorę różne informacje i zrozumiem, to je poukładam, zrobię z nich jakiś nowy układ i jeszcze umiem to wykorzystać, to jest dopiero wiedza. Czyli nie ma żadnej wiedzy zewnętrznej wobec człowieka, nie? I tak naprawdę szkoła jest po to, żeby pomóc uczniowi budować wiedzę, a nie dać mu źródła informacji, które są nazywane wiedzą, nie? A niektórzy ludzie mówią, no dzisiaj to jest niepotrzebna szkoła, nie? Wystarczy dać każdemu smartfona. No gdyby to było takie proste, no to rzeczywiście można by tanio kupić każdemu dobry sprzęt, duży przesył internetu i wszystko by działało. No ale wszyscy wiemy, że to tak nie działa, tak? I że wiele osób jest wyposażonych w sprzęt, a i tak nic nie umie, no nie? Na przykład, tak? Więc to nie jest też takie proste. Więc to jest, myślę sobie, drugi powód. Czyli to w ogóle niezrozumienie, czego my chcemy, nie? I do czego jest potrzebna szkoła i co jest w ogóle priorytetem w szkole, że na ten temat są różne zdania i że tutaj są potrzebne jakieś przewartościowania, bo z pewnością nie chcemy tego samego, co 50 lat temu, czy 20 lat temu, tylko pytanie, dokąd zmierzamy, nie? No bo tak trochę czasami to jest tak, że nie wiem, dokąd idę, ale idę zdecydowanie szybko i sprawnie, nie? Więc to jest drugi powód. I tak jakbym miał powiedzieć jeszcze trzeci, to bym powiedział, że to jest trochę taki powód tego, że my ciągle myślimy za bardzo chyba transmisyjnie, że za rzadko z uczniami, częściej z uczniami mówimy do uczniów wy, niż razem jesteśmy z tymi uczniami i mówimy my. I to myślę, że to jest też taka kwestia filozofii tego, o co tutaj naprawdę chodzi i kim my dla tych uczniów jesteśmy. Bo to nie znaczy, że ja namawiam do tego, żeby stać się uczniem, takim samym jak uczeń dokładnie. Znaczy swoją drogą tak, nie? Że dobrym nauczycielem jest tylko ten, kto nigdy nie przestał być uczniem, to prawda, ale nie w takim znaczeniu. Ja nie mówię, że stać się kolegą tych uczniów, tak i tak dalej, że wyraźnie rola nauczyciela jest inna, ale chyba brakuje nam często my, a za dużo jest wy. No i to tak mi się wydaje, że to jest gdzieś istotne. No dobra, nie chcę zagadywać i przegadywać. Dzięki bardzo. Gdybym pewnie miała podsumować tę wypowiedź pani profesor, to powiedziałabym, że są trzy czynniki: dydaktyka, sens szkoły i chyba bym to nazwała jakiś rodzaj relacji z uczniami, jakiś rodzaj bliskości tego, do tego, co jest im bliskie. I sprawdzę z wami, Agnieszko i Adrianie, gdybym zaryzykowała takie stwierdzenie,
że budowanie motywacji, to bycie blisko tych tematów, które bliskie są uczniom i uczennicom, to byłoby ono prawdziwe? Ja uważam, że tak. Ja jak najbardziej się zgadzam. A co jest bliskie w takim razie współczesnym uczniom i uczennicom? Ewelina, a mogę odpowiedzieć tak trochę z innej strony? To pozwolę sobie takie wprowadzenie zrobić do mojej już właściwej odpowiedzi. Ja generalnie jestem wielkim fanem Lewisa Tolkiena i Rowling. I kiedy patrzę na, tam są takie trzy postaci, w każdej książce jest, to często się mówi mentor na przykład, ja lubię określenie po prostu dobry nauczyciel. To jest Dumbledore dla Harry'ego i dla innych uczniów w Hogwarcie. To jest Lew Aslan dla rodzeństwa, które przybywa do Narnii i to jest w końcu Gandalf dla Froda. I co ich łączy? Słuchaj, dla mnie to było takie niesamowite odkrycie w pewnym momencie, może to było parę lat temu, łączy ich jedno, że oni oczywiście są nauczycielami, oni znają swoją pozycję, oni korzystają ze swojego autorytetu, ale wtedy, kiedy trzeba, schodzą do poziomu ucznia, siadają z nim, mają dla niego czas i z nim rozmawiają. To rozmowy Harry'ego Pottera z Dumbledorem. To są na przykład piękny moment w Lew Czarownica i Stara Szafa, kiedy Aslan zabiera Edmunda na bok i rozmawiają sami, nie z resztą, która tam była, tylko sprawę konfliktu Edmunda, Aslan rozmawia o tym z Edmundem. I w pewnym momencie jakby mi coś tak zaskoczyło w głowie, że ja też tak chcę. Ja też taki chcę być dla moich uczniów. I w momencie, kiedy wiem, że oni potrzebują nie tylko wsparcia, tylko w ogóle rozmowy, albo po prostu zrobią coś nie tak, coś, co mi się nie podoba, nie robię nigdy tego, nie zwracam im uwagi nawet publicznie tak do końca, tylko zawsze staram się wejść z nimi w dialog, ale na osobności. To dla mnie jest niesamowicie ważne i powiedzieć, słuchaj, ja naprawdę mam czas dla ciebie, mam czas, mogę poświęcić ten czas. Oczywiście są pewne zasady, no bo muszą jakieś być, ale ten czas, który mogę ci poświęcić, poświęcam go tobie i tylko tobie, jeżeli chcesz, bo to też nie ma co narzucać, jeżeli ktoś nie ma woli tego przyjęcia, no to niczego nie zrobimy na siłę. Natomiast teraz tak właśnie, to jest to powiedzmy moje wprowadzenie do odpowiedzi właściwej, Ewelino, co jest dzisiaj bliskie uczniom? Ja bym powiedział tak trochę przekornie, wszystko. Wszystko, tylko że równocześnie nie to, co my tak często myślimy, że jest dla nich ważne. Bo mam wrażenie, że nauczyciele czasami słuchają uczniów połowicznie, nie w pełni. I nam się wydaje, że uczniowie żyją pewnymi problemami, to jest dla nich ważne, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często to my jakby ukierunkowujemy ich myślenie na dany problem. Robimy to często nawet nieświadomie. I w momencie, kiedy mamy czas ich po prostu wysłuchać, okazuje się, że ich problemy mają się nijak do tego, co my myślimy o ich problemach. Że czasami to, co my myślimy o ich problemach, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, a głęboko jest coś zupełnie innego schowane. Tak jakoś mi podpowiada mi to moje własne doświadczenie. Natomiast w tym ostatnim czasie, kiedy rozmawiałem wiele razy z moimi uczniami, wiecie, co wracało? I nie wiem, czy pan profesor i czy Agnieszka się tutaj zgodzą, ale na przykład dla mnie to było w ogóle wow, bo oni nie mówili o polityce, oni nie mówili nawet o wydarzeniach w świecie. Ja też uczyłem w liceum w pewnym momencie przez rok, liceum, które zresztą sam kończyłem i rozmawiałem z tymi uczniami. Ja naprawdę byłem przekonany, że oni będą mówić o polityce, poważnie, bo ja miałem z nimi wiedzę o społeczeństwie. Ja naprawdę byłem przekonany, że to będą tematy typowo polityczne. Wiecie, o czym oni mówili? O tym, że pandemia i że brakuje im relacji, że oni nie mogli zrobić, jak się nazywa bal maturalny? Studniówka. Że oni nie mogli studniówki zrobić i oni strasznie tego żałują, bo oni nie mieli żadnej wycieczki. I nagle się okazało, że wszystkie komunikaty, jakie dostałem tak świeżo po pandemii, dotyczyły właśnie tego, tych relacji. Z kolei w tym roku, jeżeli już mam jakoś tam powiedzieć, co gdzieś tam żyje wśród uczniów, to zauważam, że żyje w nich trochę wojna, bo te tematy wracają związane z wojną na Ukrainie. Żyje trochę też kwestia nowych uczniów, uchodźców.
Też widzę i dostrzegam problemy w zintegrowaniu na przykład osób uchodźczych z tymi, które już były w polskiej, no, którzy są polskimi uczniami, że ten problem się pogłębia mimo tylu przecież rzeczy, które w teorii robimy w szkołach, prawda, żeby włączyć, tych uczniów z Ukrainy w tą społeczność szkolną. Mam wrażenie, że to się pogłębia, ale to się pogłębia bardzo u dzieci. Coraz bardziej ta przepaść między tymi dwiema grupami, dlatego że początkowo, kiedy to było kilku uczniów z Ukrainy na całą szkołę, to wiecie, było trochę inaczej. Teraz mamy duże grupy, na przykład w mojej szkole jest klasa, w której większość to są osoby z Ukrainy, a Polacy stanowią w tej klasie mniejszość. Doszło do takiej sytuacji i widzę, że no tu się zaczynają pierwsze tarcia, nie? Takie już dosyć poważne, które niestety no, przejawiają się też różnymi rzeczami poza szkołą. Natomiast jakby to też zaczyna być podnoszone już w szkole podstawowej, nie? Więc nie wiem, jak jest w starszych szkołach w tej chwili, bo nie uczę w liceum, ale to też zauważam. Przepraszam, Ewelino, że tak długo. Następnym razem, wiecie, skracajcie, nie? No, ale ja bym powiedział, że to są te takie jakby główne problemy, które widzę współcześnie, znaczy tak teraz, na już. Dzięki. Agnieszko, co byś dodała? To znaczy tak... Bo tutaj mówimy też głównie o tej motywacji, tak, też dzieci. I mój przedmiot w ogóle, ponieważ ja uczę geografii, pozwala mi na no, pewną taką swobodę działania, a jeszcze większą swobodę dała mi innowacja, bo ją po prostu napisałam, bo chciałam uczyć tak, jak ja chcę, jak ja sobie to wyobrażam. I generalnie staram się, żeby dzieciaki uczyły się na błędach swoich własnych. Bardzo dużo rozmawiamy, rozwiązujemy różne problemy, takie nawet bieżące, bierzemy na, że tak powiem, tak zwaną tapetę i staramy się je tutaj jakoś geograficznie ogarniać. No i ta technologia informacyjna rzeczywiście u nas bardzo pomaga. Ja mogę tylko powiedzieć, że no tak w sumie trochę z dumą, bo dzieci zawsze mówią do mnie, jak jest dzwonek na koniec lekcji, pytają, ale dlaczego tak szybko i że już minęła ta lekcja i dlaczego już jest dzwonek i że to już 45 minut. Także no rzeczywiście widać, że im brakuje takiego pogadania, tak? Agnieszko, a gdybyś mogła doprecyzować bardziej to, w jaki sposób rozwijasz te tematy, które są tak bardzo współcześnie bliskie. Ja cię zatrzymałam w pewnym momencie wypowiedzi na samym początku naszego spotkania, kiedy zaczęłaś mówić o projekcie, który realizowałaś. Tak, no realizowałam ten projekt razem o migracjach i w trakcie realizacji tego projektu okazało się, że klasa, którą uczę w sumie no już od 3 lat, okazało się, że części tych dzieci w ogóle nie tylko ja nie znam tak naprawdę, ale większość grona pedagogicznego i nawet te dzieci między sobą się aż tak dobrze nie znały. A ten projekt pozwolił tym dzieciom się jeszcze lepiej poznać. I dlaczego? Dlatego, że zupełnie przypadkiem myśmy myśleli, że ten projekt zrobimy właśnie tutaj jak gdyby wywiady z dziećmi z Ukrainy, a tu się okazało, że na terenie tej klasy, jak gdyby w tym zespole uczniowskim są 3 osoby z doświadczeniem migracyjnym. I te 3 osoby nam rzeczywiście o tym doświadczeniu opowiedziały. Dzieciaki nagrały film, taki kończący ten projekt i tam opowiedziały swoje historie. Oni byli bardzo, znaczy oni mieli bardzo dużo emocji w tym, w czasie pracy nad tym projektem. Ja tutaj co prawda w tym projekcie, że tak powiem, wzięłam wszystko, co CEO dało, czyli i spotkania z mentorami i spotkania z migrantami. Także starałam się rzeczywiście wykorzystać ten program no, do dna, jak to mówią. I to nam bardzo dużo dało. Już tutaj wiem, że panie, które spotykały się z moją klasą, oczywiście no, przy moim wsparciu, też były zadowolone z tej relacji, więc myślę, że to fajnie w ogóle było, bo ja teraz wiem więcej o tych dzieciach i okazuje się, że część rzeczy, które mówimy na lekcji, może kogoś naprawdę mocno zaboleć, bo my tych dzieci tak naprawdę nie znamy. My mało o nich wiemy, chociaż staramy się wiedzieć pewnie jak najwięcej, ale to jest taka, no, że tak powiem, próbek góry lodowej. Ja dopowiem tylko dla Państwa, że Agnieszka opowiadała o projekcie, który realizowała razem z uczniami w ramach programu Globalna Szkoła.
Na slajdzie, który Państwo widzicie, jest więcej informacji o tym programie, natomiast on zawiera trzy ścieżki. Jedna z nich dotyczy migracji, druga dotyczy równości płci, a trzecia zmian klimatu. Jeśli więc to są takie tematy, które czujecie Państwo, że one mogą dotykać uczniów i uczennice, z którymi Państwo pracujecie, a może nie dotykają, ale chcielibyście Państwo sprawdzić z nimi, czy to jest coś, co jest ważne, to polecam Państwu uwadze ten program. Na koniec webinarium pokażę jeszcze naszą stronę i to, jak się po niej poruszać, żeby znaleźć cały opis tego programu i to, co się w nim znajduje. Agnieszka tak króciutko tylko napomknęła o tym, że w tym programie nie jest się samemu, że jest wsparcie mentora, są różne spotkania z osobami, które wspierają realizację projektu, ale też bardzo regularnie uczestnicy tego projektu otrzymują od nas gotowe materiały dydaktyczne, merytoryczne, które można wykorzystać w klasie. Tu postawię kropkę, przerzucę nas trochę do innego tematu, który nadal, mam wrażenie, jest blisko, nie mam wrażenia, ale tak jest, jest blisko tego, o czym my rozmawiamy, ale też jest blisko tego tematu, który toczy się na czacie, zarówno na Facebooku, jak i tutaj na Zoomie, a mam na myśli wątek migracji i dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Państwo pisaliście tutaj o tym, że warto zwracać uwagę nie tylko na dzieci, które, na uczniów, uczennice, którzy są z Ukrainy, ale też na uczniów, którzy uczą się w polskiej szkole dłużej. Polecam Państwu śledzenie naszej strony. W tym roku ten temat jest nam szczególnie bliski, bo bliski jest Państwu. I Razem w Szkole Polska-Ukraina to jest zbiór różnych działań, które będziemy proponować Państwu w ciągu roku. To będą działania o bardzo różnym charakterze, od warsztatów, po szkolenia, po konferencje, poprzez kursy internetowe. Dziś to, co mogę Państwu zarekomendować, to jeden z raportów z naszego badania jakościowego, do którego już dziś profesor Pyżarski się odnosił. On znajduje się, ten raport znajduje się oczywiście na naszej stronie. Myślę, że link do niego na czacie za chwilkę się pojawi. Wśród materiałów możecie Państwo też znaleźć model integracji edukacyjnej. To zestaw naszych refleksji tak naprawdę o tym, co zrobić, żeby ta integracja edukacyjna dzieci z doświadczeniem migracyjnym była jak najbardziej dla wszystkich korzystna, nie tylko dla tych dzieci, które to doświadczenie mają, ale również dla tych, które te osoby przyjmują. I zarówno dla nauczycieli, dla dyrektorów, jak i dla klas, do których uczniowie dołączają. Mówiliśmy o tym, co jest bliskie uczniom, uczennicom, co jest bliskie nam, a ja wywołam taki temat bardzo niszowy, bo jest on jedną ze ścieżek w naszym programie, nie tylko w globalnej szkole, ale również w szkole otwartości. I zastanawiam się, i mam na myśli tutaj równość płci. Jestem ciekawa, Agnieszko, Adrianie, tego, czy to jest temat, który w ogóle dotyka młodych ludzi. Dotyka jak najbardziej, już w podstawówce nawet. A możesz coś więcej? Od razu, jak tylko zaczęłaś mówić, to przypomniała mi się taka rzecz ze szkoły, całkiem niedawno zresztą, jak chłopcy powiedzieli, chłopaki przyszli z mojej klasy, to jest teraz piąta klasa i padło to takie bardzo ciekawe stwierdzenie. Proszę pana, bo pani tam z jakiegoś przedmiotu się do nas uczepiła, bo ona to tylko dziewczynki lubi, bo ona mówi, że tylko dziewczynki są grzeczne i cały czas nam się obrywa. Więc ten temat, mam wrażenie, równości płci już tutaj wychodzi. No oczywiście on ma na pewno jakieś o wiele większy zakres problematyczny, musielibyśmy tutaj poruszyć. Natomiast mam wrażenie, że on jest obecny już nawet na etapie szkoły podstawowej dość mocno, w takim sensie, że nie wiem, nie chcę być
Wiecie, trochę mam stres przed tym, co chcę powiedzieć, przyznaję się, więc proszę o wyrozumiałość, ale powiem to dość otwarcie. Ja uważam, że szkoła jest za bardzo sfeminizowana i ja mówię to bardzo odważnie i głośno, bardzo często, bo też dostrzegam ten problem, może nie, no problem, ja uważam, że to jest jakiś problem. Myślę, że pan profesor czy Agnieszka, którzy mają nieco większe doświadczenie, mogliby się tutaj bardziej na ten temat wypowiedzieć. Ja w tym takim krótkim okresie, kiedy pracuję w szkole, dostrzegam, że jest to jakiś problem. Feminizacja w ogóle szkoły, feminizacja wśród, znaczy nie jak to powiedzieć, feminizacja nauczycieli, jednak większość jest nauczycielek w szkołach. Znaczy, no, u nas w mieście jest taka szkoła, która nie zatrudnia ani jednego nauczyciela. Są same nauczycielki. To jest mała szkoła, co prawda, ale jednak no, to też coś pokazuje. I to też no, przekłada się na kolejne, jakby wiecie, te wszystkie poziomy, prawda? On to aż też ostatecznie będzie dotykało uczniów. Na razie tyle powiem, a jeżeli już Agnieszka powie, co jeszcze, co ona myśli, to pozwolę Ewelino, że wtedy może jeszcze coś dodam, bo nie chcę być tym złym policjantem. To znaczy, to jest tak, rzeczywiście, no, szkoła jest sfeminizowana i tutaj w ogóle nie ma co do tego żadnych wątpliwości i tak powie praktycznie chyba każdy. No może z wyjątkiem szkół, nie wiem, część szkół katolickich na przykład zatrudnia tylko księży, tak? Więc tutaj no, wiadomo, że to będzie zupełnie inna sytuacja. U mnie w szkole pracuje 6 panów, więc nie jest jeszcze tak źle, chociaż procentowo to by nie wyglądało najlepiej, bo grono pedagogiczne składa się no, powiedzmy z 36 osób takich, no nauczycieli uczących powiedzmy w 5-8, tak? No bo rzeczywiście 1-3 to są tylko kobiety, przynajmniej u nas. I rzeczywiście tak jest, ale z kolei ja mam taką obserwację, że ponieważ tych mężczyzn jest tak mało w szkole, to wolno im zdecydowanie więcej niż kobietom, bo na przykład spóźnialstwo jest bardzo tolerowane w niektórych przypadkach. No, Agnieszko, ale dopytam, przepraszam, muszę. Muszę dopytać, Aga, ale jest tolerowane, bo dyrektorem jest mężczyzna czy kobieta? To znaczy do tej pory dyrektorem była kobieta, a teraz dyrektorem jest mężczyzna, więc nie wiem, być może to się zmieni. Jesteśmy u nas pan dyrektor nam nie pozwala. Takie zmian. Zaczynam drżeć o kierunek tej rozmowy. No to jeszcze ja dodam swoje 3 grosze, bo warto powiedzieć statystycznie, że szkoła jest sfeminizowana, w ogóle edukacja jest sfeminizowana nierówno. Tak naprawdę czym młodsza, tym bardziej sfeminizowana. Czyli można by powiedzieć, że w przedszkolu znaleźć właśnie, niektórzy nawet nie trudno, niektórzy mówią pana przedszkolanka, nawet nie wiedzą jak nazwać mężczyznę, z kolei w drugą stronę mówimy o feminatywach, a jak nazwać, prawda, kogoś, czy jakiego użyć określenia w stosunku do kogoś, więc jest sfeminizowana od, można powiedzieć, czym młodsze dzieci, tym bardziej, tak? Szkoła podstawowa już nie tak, ale też bardzo, a już szkoły ponadpodstawowe mniej, w szczególności niektóre szkoły zawodowe. Natomiast to po pierwsze, znaczy bo w ogóle jest około 15% panów pracuje, tylko oni są w pewnych miejscach, nie? Ich nie ma wszędzie, z góry na dół. A druga rzecz, no to rzeczywiście, jak się z kolei weźmie płeć dyrektorów szkół, no to z kolei znowu tam są ci mężczyźni, tak? To więc to jest też przeciekawe, że tak to właśnie wygląda. Więc ta szkoła jest tak, no nierównomiernie, że tak powiem, sfeminizowana. Więc to warto na to zwrócić uwagę tak statystycznie. To tylko tak chciałem dodać trochę bardziej z lotu helikoptera. Na przykład na uczelniach wyższych jest więcej mężczyzn, tak? Jeżeli chodzi o wykładowców już, więc no to już tak... Zależy gdzie. Zależy znowu od kierunku. Pewnie na kierunkach politechnicznych jest więcej. Tak, Agnieszko, potwierdzę. Mam przyjemność wykładać na Wydziale Pedagogicznym i jest nas zdecydowana większość kobiet.
Ale na Politechnice już na przykład więcej jest mężczyzn. Także zależy od kierunku. To na pewno. Ale ja chciałam jeszcze jedną rzecz odnośnie tego, co tutaj Adrian zajawkę zrobił, że tam chłopcy się czują tacy no, niedowartościowani, jeżeli chodzi o to, że dziewczynki tam niby na piedestale. Ale to się czasem zgadza niestety, bo no, znam niestety, bo to już muszę powiedzieć niestety, znam takie osoby, które mówią, że no, chłopca to nie można ocenić na ocenę wzorową. Tak, co w ogóle no, jest bzdurą totalną, bo i są chłopcy, którzy zasługują na taką ocenę. Już mówiąc o ocenianiu, tak? Chociaż ja tego oceniania w ogóle bardzo nie lubię, bo to jest tak, no nie wiem, tak niesprawiedliwy system, że ja mam bardzo duże trudności, żeby się z nim pogodzić i żeby w ogóle wystawić oceny, a już z zachowania to w ogóle. Więc no, to są takie właśnie no, różnice płci, tak? No, rzeczywiście są niektóre nauczycielki, które tylko dziewczynki by pytały albo chciały tylko z nimi robić jakieś projekty, albo z kolei tylko na przykład chłopcy są zauważani, więc no, to są tak różne sytuacje, że też nie możemy tego sprowadzić do jednego mianownika albo generalizować jakoś bardzo. Dziękuję Wam bardzo, bo to pokazuje, że tak naprawdę mamy bardzo różne perspektywy. Przed chwilą dość długo widoczny był slajd z naszym programem Szkoła Otwartości i dla mnie te przykłady, które pokazaliście tutaj, proszę Pana, proszę Pani, to jest niesprawiedliwe, bo dziewczynki to albo, bo chłopcy tamto, to takie błahe sytuacje, których pewnie my nauczyciele doświadczamy bardzo często, ale być może pod nimi kryje się coś więcej i jeśli ktoś z Państwa ma ochotę pobadać, czy tam jest coś więcej, to właśnie program Szkoła Otwartości dostarcza takich narzędzi i wskazówek, jak to można zrobić. Przez chwilę naszej rozmowy skupiliśmy się na potrzebach i zainteresowaniach uczniów i uczennic. Początek zaczęliśmy od tego, co nam, nauczycielom jest bliskie, w jakich nastrojach my zaczynamy rok szkolny. Dużo było dzisiaj też o programach Centrum Edukacji Obywatelskiej i tak się zastanawiam, bardzo jestem ciekawa i chcę Państwu zadać to pytanie. Państwu użyłam tutaj bardzo świadomie, zachęcam do wypowiedzi na czacie, ale też Wam. Gdybyście mieli pomyśleć sobie o takiej wymarzonej formie wsparcia dla Was albo takiej wymarzonej formie towarzyszenia Wam w wyzwaniach tego roku szkolnego, to jaka ona by była? Jakie miałaby cechy? Co by tam mogło być? Tak sobie myślę, że dla mnie takim bardzo istotnym elementem wsparcia, z którego bym się bardzo, bardzo cieszył, to byłoby coś, co nazwałbym, tak jak chyba to jest w psychoterapii, jest taki tak zwany superwizjer, czy jakoś tak, już teraz nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale naprawdę, naprawdę zrobiłbym wiele, żeby mieć kogoś takiego. Kogoś, kto nie tyle oceniałby to, co robię, tylko na przykład mógłbym to z nim przegadać. Czyli byłby świadomy, co zrobiłem i wtedy po prostu siadam z tą osobą i rozmawiam i ona mówi, słuchaj, to było dobre, a to trochę słabe. Kogoś, kto byłby w tym bardzo szczery, bo wiecie, na przykład dla mnie takim trochę problemem na samym początku szkoły było to, że oczywiście była na przykład wizytacja na lekcji, prawda? Była pani dyrektor, my nawet rozmawialiśmy o tym, ale to była jedna lekcja. Ja takich lekcji prowadzę ileś dziesiąt w tygodniu i nie zawsze jestem w tak dobrej formie, nie zawsze mam taki zespół klasowy, bo to jest różnie, każdy zespół klasowy reaguje inaczej, każdy jest inny i tak sobie myślę, że dla mnie ktoś taki, z kim mógłbym po prostu przegadać to, co zrobiłem, to byłoby coś niesamowitego. Ktoś, kto miałby na to czas, nie, żeby ze mną zwyczajnie o tym porozmawiać. Dzięki. To jest chyba to, panie profesorze, co pan nazwał poczuciem wsparcia społecznego, o ile dobrze zanotowałam. Jest tak. Znaczy to, co chcę w ogóle powiedzieć, to znowu jest, to się potwierdza, tak, że my generalnie pracujemy, no bo szczególnie w jakich sprawach to wsparcia, tak, no bo z jednej strony mamy takie ciekawe rozwiązania typu spacer edukacyjny, że chodzimy i oglądamy lekcje innych nauczycieli, mamy rozwiązania
superwizyjne, szczególnie w takich trudnych sprawach wychowawczych. No to ja to robię od lat, nawet nieformalnie. Jak ktoś ma taką już sytuację z uczniem ekstremalną, jakimś relacyjną i tak dalej, czasami się coś udaje z tym zrobić, tak? Ale czy nie, więc ja pełnię czasami wobec kogoś taką rolę, mi się zdarza. Natomiast powiedziałbym coś innego, że to się tylko udaje, jak jest taka dobra kultura pracy szkoły. No co mam na myśli? No, ja to od lat badam, prowadziłem ogromne badania już nawet dekadę temu, ponad, w 2010 roku, gdzie na przykład badaliśmy, co się dzieje w radach pedagogicznych. No i tak jest mniej więcej 1/3 rad pedagogicznych, gdzie społecznie jest kiepsko, nie? To znaczy ludzie mówią w tych radach na przykład, że jak mają sukces, to się cieszą tylko nielicznie, nie? Albo na przykład mówią, że mają tylko nielicznych, którzy im pomogą, jak jest jakaś nagła, większa praca do zrobienia na przykład, nie? Że nie zostaną z tym sami na przykład. I w tym momencie, jakbyśmy próbowali, jak jest gdzieś kiepsko tak społecznie, wprowadzać te rozwiązania, że ktoś ma na przykład się pochwalić, że coś mu nie wychodzi, to nic by z tego nie wyszło, nie? Zresztą takim najśmieszniejszym, najprostszym przykładem jest taki przykład, który wiele osób zna ze szkoły, że wchodzi ktoś do pokoju nauczycielskiego i mówi: o, miałem dzisiaj ciężką sytuację z jakimś uczniem, nie? I prawie na bank w niektórych społecznościach znajdzie się ktoś albo kilka osób, które powiedzą: to dziwne, to niemożliwe, u mnie takie coś nie ma prawa się wydarzyć, no nie, i się nigdy nie dzieje, prawda, i tak dalej, więc jakby to chcę bardzo wyraźnie jakby powiedzieć, że to są takie trochę naczynia połączone, że to są super rozwiązania, one się sprawdzają, ale one się tak nie sprawdzają jakby w próżni społecznej, czyli jakby nie sprawdzają się gdziekolwiek, że ktoś by powiedział: o, fajny pomysł, będziemy to robić, nie? Bo jak nie ma takiego klimatu zaufania i tego, że na przykład można się w ogóle z czymś wychylić, zresztą w ogóle edukacja jest trochę takim miejscem, gdzie w ogóle ciężko się rozmawia o rzeczach, które nie wyszły, nie? No mówię, ja to od wielu lat mówię, że marzyłbym o konferencji pedagogicznej, gdzie by wychodzili ludzie i dyskutowali trudności, że próbowali coś zrobić, ale im nie wyszło. Tam konferencje pedagogiczne to wychodzi człowiek i mówi po prostu, jak świetnie wymyślił i jak dobrze poszło, no nie? A każdy, kto trochę popracował w szkole i kto to wie, wie, że to jest niemożliwe, no nie? Że tak się nie dzieje, że jak się pracuje z ludźmi, to się wykładamy co chwila, zderzamy się ze ścianą z plexiglasu, no nie? I w ogóle to nie wychodzi. Więc mówię, chyba trochę nam brakuje też takiej otwartości mówienia o po prostu trudnościach, ale tak konkretnie, no bo tu sobie tak rozmawiamy, nie, że co jest trudne w ogóle, co wychodzi w badaniach, nie? No i tak sobie pogadajmy może o tym na przykład, z jakimi uczniami nam się trudno pracuje, nie? Albo na przykład, co nam nie wyszło, mimo że bardzo dużo pracy włożyliśmy w pracę z jakimś zespołem klasowym, nie? Więc no, jest trochę takich ciekawych tematów, które tak trochę zakopujemy pod, czy tam się tak mówi, zamiatamy pod dywan na przykład. To ja, panie profesorze, zaskoczę pana. Jest taka konferencja. O porażkach? To proszę, no właśnie, w 100% o porażkach nie, ale na pewno jest taka, która bardzo rzetelnie i uczciwie podchodzi do stref wpływu i właśnie do tego, co nam, nauczycielom, wychodzi, a co nie wychodzi. I odbędzie się ona 8 października i oczywiście absolutnie serdecznie na nią zapraszam, zarówno pana, jak i wszystkich tutaj państwa. Ta konferencja jest hybrydowa, można być z nami stacjonarnie w Warszawie, można być również online. Link do niej na pewno znajdzie się za chwilę na czacie. Jej tytuł to Uczę, mam wpływ i tak jak powiedziałam, w 100% o porażkach nie jest, ale jest bardzo rzetelną lupą tego, na co my nauczyciele mamy wpływ, a na co nie mamy i na co nie chcemy mieć i gdzie nie chcemy się spalać w tych strefach wpływu, w których po prostu nie mamy co robić. Agnieszko, ja bym chciała jeszcze ciebie dopytać, bo ty mi zostałaś tutaj bez odpowiedzi o twoje marzenie, o taką idealną formę wsparcia. Co to by mogło być? Nie będę tutaj jakoś szczególnie zaskakująca, bo rzeczywiście to przegadanie problemów bardzo by się przydało. Ja nie mówię nawet, żeby ktoś mi powiedział, jak mam to zrobić, ale czasem rzeczywiście coś się nie uda i warto przegadać ten problem, a nie zanosić go do domu i zadręczać rodzinę, że właśnie tutaj muszę się wygadać i wypowiedzieć i tak dalej. Teraz niestety mój starszy syn często tego wysłuchuje, ale też, to znaczy, no nie mówię, on mi też trochę pomaga, dlatego że jest na tyle jeszcze młody, że pamięta te czasy szkolne i czasem coś mądrego rzeczywiście potrafi mi doradzić.
Ale ja myślę, że w wielu szkołach brakuje bardzo, nie wiem czy we wszystkich, pewnie nie, no bo to tutaj nie można znowu generalizować, ale tak nawet czytając na różnych forach, widzę, że po prostu brakuje czegoś takiego, że jak komuś no rzeczywiście coś dobrze idzie, to żeby ktoś go pochwalił po prostu, tak? Żeby ktoś mu powiedział, słuchaj, to jest super sprawa i fajnie, że to zrobiłeś. Nie to, że będziemy teraz wszyscy tak robić, tylko po prostu no, takie zauważenie tego, tak? Tego działania. Bo wiem, że w korporacjach na przykład jest taka informacja zwrotna, że komuś coś tam się udało, tak? Że ktoś przeprowadził jakiś projekt i jest super i jest wow. U nas no, mam wrażenie, że my po prostu pracujemy, jak nam się coś nie uda, no to na dywanik, tak? I tutaj no, wiadomo, że obrywamy różne tam, dostajemy negatywne informacje, no ale tych pozytywnych to jest naprawdę bardzo mało, tak? Także to jak komuś się coś no, na przykład uda, no dobra, fajnie i idziemy dalej, tak? A nad tymi negatywnymi, no to się tak czasem nawet i tydzień potrafi ktoś zatrzymać i tak drążyć, że to było źle i wzywać na ten dywanik i tak przypominać o tym, że to było właśnie nie bardzo, to się nie udało. Albo że tam jakiś uczeń coś zrobił i to trzeba teraz przez tydzień wałkować. Więc ja nie wiem, czy my jesteśmy takim społeczeństwem jako Polska, czy w ogóle wszędzie tak jest, że te negatywne to się tak właśnie no, rozkłada na czynniki pierwsze, a te pozytywne, no fajnie zrobiłaś, okej, no to idźmy dalej. I Mieszko, to po tak prostu... Tak jak Aga powiedziałaś o tym uczniu, to tak sobie pomyślałem, no naprawdę coś w tym jest. Ja w czerwcu jeszcze potrafiłem usłyszeć od koleżanek w pokoju nauczycielskim, że ten tamten z twojej klasy, to on w październiku coś tam zrobił, wszystko pamiętały, nie? I ja sobie tak pomyślałem, kurczę, no... odpuśćmy trochę, nie? Nam też nie zawsze wszystko wychodzi, no to lepiej, żeby ktoś też musi w pewnym momencie po prostu odpuścić temu dziecku, no, no trudno, no my też mamy gorsze dni. Tutaj też wchodzimy w takie to poczucie własnej wartości, tak, że nauczyciele w ogóle mają bardzo niskie z reguły poczucie własnej wartości, no bo tak mówię, że się cały czas skupia na nich to, co źle zrobi, tak, a to, co dobrze, no to może niekoniecznie. Chyba, że no jakiś, no są też nauczyciele influencerzy, tak? No to wiadomo, że tutaj oni inaczej teraz słyszą, ale tacy normalni nauczyciele, no jak ja czy ty, no to tak no, często słuchamy takich też może negatywnych rzeczy i widzimy, co się dzieje w naszym środowisku, tak? Jest takie powiedzenie, które zostało przywołane na czacie, sukces ma wielu ojców, a porażkę jednego. Tak, i na czacie właśnie wskoczyło smutna prawda i to wystarczy tyle powiedzieć. No, tutaj Aga, masz niesamowitą, przepraszam Ewelino, tak pozwolę sobie jeszcze na taką odpowiedź małą do Agnieszki, że ja się strasznie z Agnieszką zgadzam. No dzieli nas trochę, tam kilkaset kilometrów, Agnieszka jest w Łodzi, ja w Legnicy, ale widzę, że problemy to są te same, nieważne gdzie byśmy nie pojechali. Natomiast tak, to jest bardzo ważne, żeby był ktoś, kto czasami powie ci, zrobiłeś coś dobrze, bo bycie w niewiedzy, czy ja robię dobrze, czy źle, jest, ja uważam, że to najbardziej zabija motywację nauczyciela. Niewiedza na temat tego, czy ja robię dobrze, czy źle, bo w końcu ja już nie wiem, czy robię dobrze, czy źle, no to ja już po prostu po co w ogóle coś robić? Ja mam wrażenie, że to jakby najczęściej idzie w tą stronę. Ja mogę tylko powiedzieć z mojej strony, że ja mam świetny zespół dyrektorski w szkole i to wsparcie, jakie mam od nich, jest tak niesamowite. Ja po prostu, słuchajcie, robię coś, myślę sobie, nie, no kurde, zrąbałem, nie, coś zrobiłem nie tak. I oni przychodzą, nieważne kto, ale czy dyrektor, czy wicedyrektorki i nagle słyszę, Adrian, dobrze, rób tak dalej, nie? I wiecie, i to są ludzie, którzy dają przestrzeń do działania. I ja się czasami dziwię moim koleżankom i kolegom z pracy, i że na przykład mając taką przestrzeń do działania, nie działają, nie? Ale wydaje mi się, że to też pokutuje już to, co powiedziałem przed chwilą. Nie wiem, czy robię dobrze, czy źle, więc już po co robić, nie? Ja to tak widzę. Nie wiem, czy Agnieszka i czy profesor ze mną się zgodzą, ale mam wrażenie, że to jest poważny problem. To wycofywanie się, bo nikt mi nie mówi, czy ja robię dobrze, czy źle, no to po co robić, nie?
Trochę tutaj jest o takim szukaniu potwierdzenia, prawda, na ile to, co robię, jest okej. To, o czym chciałam powiedzieć, to jeden oczywiście z programów, które prowadzimy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jest Nauczycielska Akademia Internetowa. Jest to taka forma szkoleń, warsztatów, bardziej kursów e-learningowych, które Państwu oferujemy, która ma to, o czym mówiła Agnieszka i Adrian, czyli osobę wspierającą, z którą można bardzo wiele rzeczy przegadać i która udziela informacji zwrotnych, bo w ofercie Nauczycielskiej Akademii Internetowej są kursy, które oferują wsparcie mentora. Są oczywiście dla tych Państwa, którzy takiej potrzeby nie czują, są również kursy bez mentora. Większość kursów internetowych, które są prowadzone w Centrum Edukacji Obywatelskiej, nie tylko w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej, to są kursy tak naprawdę we współpracy z mentorami, to oni wspierają w realizacji różnych zadań, to oni wysłuchują i pomagają czasami bardziej doświadczonym, a czasami z takim samym poziomem doświadczenia, ale z tym samym doświadczeniem trudności w niektórych rzeczach. Udzielając informacji zwrotnej, tak naprawdę wzmacniają i doceniają, bo to przecież jest jej rolą. Więcej o ofercie Nauczycielskiej Akademii Internetowej możecie Państwo przeczytać na stronie, a link do niej zostanie, myślę, że w przeciągu kilku minut udostępniony na czacie. I kiedy tak sobie myślę jeszcze o tej dużej potrzebie docenienia, to raz jeszcze chciałam Państwa zaprosić na konferencję, którą już raz wywołałam w kontekście tego, co powiedział Pan Profesor. I mówię tu oczywiście o konferencji Dzień dla Nauczyciela, Uczę, mam wpływ. To z jednej strony będzie taka konferencja, w której będziemy się bardzo rzetelnie przyglądać temu, na co mamy wpływ i na co nie, i otwarcie mówić o swoich porażkach, ale to też taka forma świętowania i docenienia. W Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzimy również konkurs, którego celem jest wyróżnienie nauczycieli. Jest to nagroda imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata. Serdecznie polecam poczytać o tejże nagrodzie. Do niej można zgłosić się samemu, ale można zgłosić też kolegę bądź koleżankę. Więc tak jak przy pozostałych programach, link dla ułatwienia za chwilkę będzie Państwu udostępniony, a to, co ja chciałam, do czego jeszcze Państwa chciałam zaprosić, to do obejrzenia naszej strony internetowej i do przyjrzenia jej pod takim kątem właśnie różnych form wsparcia, które oferujemy, poszukania tego, co dla Państwa jest najbardziej dogodne, odpowiednie, do sprawdzenia ze sobą samym, tego, jakie są Państwa potrzeby. Ja za chwilkę ją udostępnię. Proszę zobaczyć, to jest nasza strona. Na niej można zobaczyć wszystkie programy, które prowadzimy, ale też w bardzo szybki sposób, klikając tutaj, pokaż tylko programy, na które można się teraz zapisać, zobaczyć te programy, do których obecnie prowadzimy rekrutację. Wszystkie pozostałe, niestety, ale dosyć szybko znalazły grono zainteresowanych, ale pozostało ich jeszcze sporo. Proszę zobaczyć, to są te, do których rekrutujemy. Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo tam coś, co jest dla Państwa jak najbardziej odpowiednie i odpowiada też na Państwa potrzeby. Będziemy zbliżać się powoli do końca naszego spotkania i gdybyście mieli podsumować to spotkanie i powiedzieć o dwóch najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed nauczycielami w tym roku szkolnym, to co to by było? Dla mnie to sprawy związane z relacjami rówieśniczymi i to nie, one nie są tylko związane z sytuacją kryzysu migracyjnego, czyli w ogóle jakimś takim stwarzaniem warunków, bo niektórzy mówią, że my możemy stworzyć relacje między uczniami. No nie możemy, to się nie da tak zrobić. Na tym czasami się przejeżdżamy, że nam się wydaje, że będziemy tutaj kierować tymi relacjami i tak dalej. Można tylko stworzyć warunki, żeby się tworzyły więzi między dziećmi. I to jest dla mnie temat
który jest trochę zaniedbany, zresztą to pokazują badania PISA bardzo mocno, że może nie mamy dużo przemocy, bo przeciętny poziom mamy w polskich szkołach w porównaniu z innymi krajami, ale za to mało dzieci się utożsamia ze szkołą i ma poczucie wspólnoty, więc to jest wyzwanie i to nie nowe, chociaż odświeżone. Odświeżone zarówno czasem pandemii, gdzie się te relacje poluzowały trochę, i odświeżone sytuacją no, tego kryzysu migracyjnego czy uchodźczego. No a druga rzecz to rzeczywiście to, jak się czują nauczyciele, bo mówię, do takich strukturalnych problemów, które były, doszły te rzeczy takie, bym powiedział, tak zwanego ciągłego kryzysu, więc ja bym te dwie rzeczy, ale one się przewijały dzisiaj w naszej rozmowie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie moim współrozmówcom, Państwu, CEO, ale też dziękuję wszystkim, którzy na czacie, ja to tak czytałem i lewym okiem, co Państwo pisaliście, więc troszeczkę też to było takie dla mnie inspiracją do tego, o czym rozmawialiśmy. W ogóle dużo tematów dotknęliśmy. Mam poczucie niedosytu, że pewnych żeśmy nie w ciągu takiego krótkiego spotkania nie pogłębili, no ale to tyle. Dziękuję. Dzięki. Adrianie, Agnieszko, coś byście dodali do tego? Mi przyszła do głowy jedna rzecz, nie dwie, Ewelino, przepraszam, ale jedna rzecz mi przyszła do głowy, czyli żeby próbować zmniejszyć dystans, tą przepaść, dystans pomiędzy uczniami, którzy doszli do szkoły, którzy są w tym kryzysie uchodźczym, powiedzmy, razem z, a tymi uczniami, którzy są w szkole, są z Polski. Tak cały czas mi chodzi po głowie od momentu, kiedy my o tym mówiliśmy, jedna rzecz, to jest świeża sprawa z dzisiaj. Moi uczniowie z Ukrainy mają dodatkowe 6 godzin języka polskiego, siedzą w szkole praktycznie do końca zajęć, a dodatkowo jeszcze teraz znalazły się jeszcze jakieś środki na jeszcze język polski i o 7 rano muszą mieć zajęcia, żeby być na tym. I to już jest, ja sobie tak dzisiaj pomyślałem, no to już jest trochę przegięcie, bo te dzieci też mają jakąś wytrzymałość. Te dzieci przecież są w domach. Od 7 rano do 15 być w szkole i mieć tyle godzin języka polskiego, no dobrze, to jest pomoc, ale ona jest bardzo nieprzemyślana. To już jest takie ładowanie, żeby robić. I tak sobie pomyślałem właśnie o tym, chciałem jeszcze z tym się podzielić, ale właśnie, nie? Próbować znaleźć coś, co nas łączy, bo mam wrażenie, że te rzeczy, które nas dzielą, one już będą wypływać coraz częściej, a jednak budować na tym, co nas łączy jako ludzi w szkole, w jednej szkole. Myślę, że szkoła może być świetnym właśnie narzędziem łączącym, łączy nas szkoła. No niestety pan profesor ma rację, jest małe poczucie tej, tak jak jest małe to utożsamienie się ze szkołą w naszych placówkach, tak to widzę. Natomiast no to jest jakieś wyzwanie dla nas jako nauczycieli, żeby pomóc tym dzieciakom się naprawdę dobrze dogadać, ze sobą współpracować, podejmować jakieś działania wspólne, nie, że tylko dzieci z Ukrainy i dzieci z Polski, tylko wspólne działania, które by mogły też pokazać, że to zawsze jest wielkie ubogacenie, nie, poznać kogoś innego, inną kulturę. Znaczy ja myślę, że głównie relacje, tak, tutaj też no, zgadzam się z panem profesorem, że te relacje są bardzo ważne, ale myślę, że tutaj przed szkołą stoi wiele wyzwań różnych, bo myślę, że trzeba naprawdę sobie tutaj poradzić, czy choćby z przywołanym na czacie, z przywołaną rekrutacją, która no, ma trochę bezsensowną formułę, czy z nową maturą, czy z egzaminami. Tak, no, myślę, że należałoby sobie odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, po co te egzaminy są, co one dają, bo no, wiele osób ostatnio się wypowiada, że tak naprawdę one są po nic, tylko służą tym rekrutacjom, a tak naprawdę nic z tego nie wynika więcej. Więc no, takich wyzwań jest dużo przed polską szkołą i wiele osób też się zastanawia, czy to się wszystko nie zawali. Pewnie tak nagle nie, pewnie to wszystko będzie się zmieniało bardzo tak plastycznie, ale no oby jak najszybciej te trudności, żeby przezwyciężyć, żeby nie było takich właśnie trudnych momentów dla dzieci. Znaczy w sensie, no wiadomo, trudne momenty są potrzebne, ale no może nie aż tak. Może nie aż tak trudne, tak jak choć ta rekrutacja, która zabija całe urlopy rodzinom i całe wakacje chociażby.
Na czacie pojawia się dużo głosów o motywację, nie tylko tą uczniowską motywację, ale swoją również do pracy. Tak jak pan profesor powiedział, dotknęliśmy dziś tak wielu wątków, niektóre pewnie niewystarczająco pogłębiliśmy, ale to zbyt krótki czas. To, o czym chciałam powiedzieć już niemalże na zakończenie naszego spotkania, to to, że w Centrum Edukacji Obywatelskiej bacznie przyglądamy się temu, co na bieżąco dzieje się w polskich szkołach, czego potrzebują uczniowie, uczennice, ale też czego potrzebują nauczyciele. Odpowiadamy na to w bardzo różny sposób. Jednym ze sposobów jest odporna szkoła. Ona kierowana jest, to są takie cykliczne spotkania kierowane zarówno do nauczycieli, jak i do dyrektorów. Dla nauczycieli odbywają się raz w miesiącu, w pierwszą albo w drugą środę miesiąca. I one są taką okazją do tego, żeby właśnie odpowiedzieć na to, co teraz aktualnie jest największym wyzwaniem. Dyrektorów natomiast zapraszamy w ostatnią środę miesiąca i dyrektorzy spotykają się wtedy w samo południe. Zachęcam Państwa do obserwowania zarówno profilu na Facebooku Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak i naszej strony internetowej. To tam możecie Państwo znaleźć wszystkie informacje. Ale proszę pamiętać, że Centrum Edukacji Obywatelskiej to przede wszystkim ludzie. Jeśli czegoś Państwo nie znajdziecie w social mediach albo na stronie, to zawsze możecie Państwo do nas napisać. Nasz zespół, który zajmuje się komunikacją, to wspaniałe osoby, które w odpowiednie ręce przekażą każde pytanie zadane na Messengerze, czy nawet na ogólnocałowego maila, więc do tego kontaktu Państwa bardzo serdecznie zachęcam. I jest coś, o czym muszę powiedzieć, a o czym zapomniałam. Jest jeden program, do którego Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Jest to Szkoła Demokracji, Samorządy Mają Głos. Ciekawa akcja kierowana do opiekunów samorządów uczniowskich. Mieliśmy w planach jeszcze porozmawiać o takich różnych funkcjach nauczycieli, które są im nadane w szkole. Między innymi jest taką funkcją opiekun samorządu uczniowskiego, może być taką funkcją opiekun koła wolontariatu. Adrian wspomniał o swojej i zresztą Agnieszka też, o takim swoim doświadczeniu nagłego wychowawstwa. Samorządy Mają Głos to jest akcja kierowana zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów i uczennic, która wspiera w organizacji właśnie wyborów do samorządu uczniowskiego, więc jeśli chcecie Państwo i macie ochotę otrzymać pakiet materiałów, to jest doskonała ku temu okazja. Tym akcentem, ale też z ogromną wdzięcznością i podziękowaniami dla Was, moich rozmówców, ale też dla Państwa, którzy wytrwaliście w ogromnej liczbie z nami tutaj, zarówno na Zoomie, jak i na Facebooku, pragnę podziękować Wam za ten czas. Życzyć dobrego wieczoru i spotkajmy się gdzieś w CEO przy różnych okazjach. Do zobaczenia i bardzo, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Dziękujemy.